Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Właśnie u kolegi Maćka Wudzika na WG Kosakowo zakończyliśmy robienie zdjęć ostatnich tutaj gołębi. One się już właśnie wypierzyły. Te gołębie mieliśmy wcześniej zrobione, ale teraz, kiedy one są już lepiej spierzone, ładniej wyglądają, wstawiamy je na aukcję. Z tymi gołębiami tylko mamy taki troszeczkę problem, że no, to są tak jakby niekompletna dokumentacja jest do nich. Apelowaliśmy cały czas, żeby hodowcy dosyłali rodowody, karty własności, kto tam brakowało. No niestety do paru gołębi jeszcze nie mamy tych, ale hodowcy na bieżąco, mam nadzieję, że uzupełnią, jak zobaczą te gołębie. Gołębie są teraz wystawione, tak. Czyli praktycznie widać, które gołębie są, które... To jest ostatnia partia, one będą w ostatnim rzucie wystawione, a tam tak, teraz jest na 22 tak. I 21, czy coś w tych dniach jest wystawionych tam ponad jeszcze 30 gołębi. Tam niektórym brakują jeszcze dokumentacji, czyli to by było trzeba jak najszybciej dosyłać. Nawet na... jeżeli tam brakuje kart, to karty do mnie, a rodowody na maila, na stronę do Krzycha. Do nas można na nasze gołębie wysyłać. Tak, na nasze gołębie. No mówię, to hodowcy nie czytają regulaminu. Regulamin mówi jasno. Już w tym roku jeszcze to popuściliśmy. Teraz mówię, te gołębie wystawiam. One w ogóle nie powinny być wystawione, bo to jest tylko kłopot, bo to Krzychu kilka razy musi przyjechać. To chodzi, ale to jest... Sortujemy, to jest roboty wtedy... Jeżeli te gołębie miały wszystko rodowody, wszystko już by było dawno wystawione i by nie było problemu. A jeżeli gołąb zginie, to ten rodowód to mogę odesłać albo go podrzeć, bo to nie o to chodzi. Potrzebne, tylko po prostu bo to nie jest potrzebne, tylko to jest później kłopot. Czasochłonne i tak. No, po prostu. Teraz co do tych gołębi, no mówię, to są ostatnia tura, tam są jeszcze gołębie, które mają, są na aukcji, tu są już gołębie, które są przekładane na loty zimowe. Czyli jak to wszystko wygląda. Te gołębie, które teraz będą jeszcze wystawione na aukcję, jeżeli ktoś chce się z nami pobawić na loty zimowe, może tego gołębia wylicytować. A niektóre są gołębie za nieduże pieniądze wylicytowane i one zostają tu. Zostawi go wtedy, opłaca sprzedaż gołębia, plus opłaca 250 zł. Kule nagród. Tak, to jest 250 zł, to jest koszt lotów zimowych. I praktycznie to jest jedna rzecz. Druga rzecz, będą gołębie, które nie będą zlicytowane i które nie były zlicytowane, to też będą miały... My to taką listę w ogóle wszystkim gołębiom zrobimy zdjęcia, ale to po moim powrocie teraz, bo teraz wyjeżdżam na parę dni, zrobimy wszystkim gołębiom zdjęcia. To będzie przy każdym zdjęciu, czyj to jest gołąb nabyty, jak jest, jeżeli jest nowy, lub gołąb do nabycia przez aktywację tego gołębia. Jeżeli gołębie nie były aktywowane, też będzie taka, jeżeli gołębie nie były wylicytowane, będzie możliwość go nabycia, tylko że tam będzie opłata inna, bo będzie opłata 400 zł, ale ten, kto to zrobi tą opłatę, staje się jego właścicielem i później z tym gołębiem tak samo robi... Czy go zostawi na sprzedaż, czy go sobie zabierze, to jest jego sprawa. To on, to już jest ten gołąb jego. Lub też może opłacić tylko same loty, a gołąb dalej zostaje do dyspozycji naszej. I powiedzmy jednoznacznie, to dotyczy gołębi, które by były niewylicytowane. Niewylicytowane, tak. Te będą wystawione, że będzie NN nielicytowany i jego będzie sobie można aktywować, tego gołębia. No i na tym to polega. Jeszcze raz mówię, apeluję do kolegów, żeby dosłali, jeżeli chcą, żeby ich gołębie były lepiej sprzedane. Bo tu są naprawdę... Zobaczmy, bardzo ładnie w ogóle wyglądają te gołębie. Tu są super gołębie, tu są... Pokażmy kilka może takich. No tu jest gołąb, na przykład, no są gołębie, no które... No każdy z nich, nie? No to są akurat tam z Andrzeja Głazika, one tam będą miały to wszystko. Ten też akurat się trafił, bo to są... Ale są na przykład gołębie, no też Andrzeja Głazika, no wszystkie akurat trafiamy ładne, ale to mówię, to nie Andrzej je dawał, tylko jacyś tam chłopacy, ale one będą, no następny Andrzeja, będą stawione, o ten na przykład gołąb, no przepiękny gołąb. I nie było, żeby nic o nim praktycznie powiedzieć, no. Poza tym, że... Znaczy, że to jest gołąb Mietka Pickiego. No. Dwukrotnego mistrza Polski. I nie mam do tego gołębia praktycznie nic. Tam są jeszcze dwa gołębie już jego wystawione, ale no postaram się od niego to wyciągnąć i żeby to miały tą dokumentację. Bo wtedy, kiedy już te gołębie, że tak powiem, zakończymy sprzedaż i ich będziemy wiedzieli, które zostały sprzedane, które tak. Zostały jeszcze nie nabyte, wtedy będzie można ustalić, czy one znajdą po prostu osoby, które niejako loty im opłacą. Wtedy będziemy mieli już całą listę i będziemy wiedzieć, czy tych gołębi będzie 30, 40, 50. W tej chwili jest przeznaczonych na loty zimowe już chyba z 27
7 gołębi, które znalazły nabywców. I zostawili one. I zostawili te gołębie. I jest gołębi, 5 gołębi, które nie były zlicytowane i będą czekały na nabywców. Znaczy na chętnych, którzy je po prostu zaaktywują. No gołębie zostały różne. Został gołąb na przykład Mariana Wieczorka, który był zlicytowany za 600 coś złotych i zostaje na loty zimowe. No po prostu, no różnie. Ten, który go wylicytował, zostawił. Zostawił go, jeszcze go opłaca na loty zimowe. Wtedy, w tym momencie właśnie on go nabył, powiedzmy, bo tak było, nabył go, zostaje i później po zakończeniu lotów ci hodowcy będą sami decydować, czy one sami mają iść na sprzedaż, czy zabierają. Czy to jest jego gołąb już praktycznie. On go praktycznie albo zabiera, albo wystawia na licytację. Jeżeli go wystawi na licytację, to tam jest minus koszt wysyłki plus później koszt aukcji, czyli jest tam podejrzewam 70% zlicytowanego gołębia wraca do właściciela, tego, który go wykupił. Który go wykupił lub go zabiera, jeżeli chce go, to go zabiera do siebie. Nie? Czyli zachęcamy wszystkich do przypatrywania się temu, a hodowców, którzy zobaczą swoje gołębie właśnie, tak jak teraz mam na aukcji wystawione, tam nie mają czy no dowodów, to prosimy bardzo, żeby sobie po prostu zobaczyli numer gołębia i dosłali nam te dowody. To było tak, że mówię, no w regulaminie pisało jasno, no ale no mówię, no w tej chwili jeszcze to zrobiliśmy ostatni raz, już na następny rok po prostu nie będę przyjmował gołębi, które nie będą miały pełnej dokumentacji, bo to nie chodzi o to, że ja jeżeli ktoś nawet nie ten, to niech napisze ojca, matkę i tylko swój adres, żebym ja to wiedział wszystko i przypiął kartę, a później dosłał na przykład po finale momentalnie rodowód, jeżeli mu na tym zależy. Z tym, że to jest, ja powiem, od strony technicznej nawet problem, bo w momencie, kiedy mam od razu wszystkie rodowody, ja je wcześniej pogrupuję, ustawię na stronę, i wszystko już mam, wszystko wiadomo, a w momencie, kiedy one są dosyłane, to jest kłopotliwe szukanie tego, wyszukiwanie, czy jest, co było dosłane, co było niedosłane. Czas w karty, koledzy wiedzą, to są różne numery, trzeba je oczywiście pogrupować, ale później znajdywanie. Tutaj mieliśmy około 500 kart wszystkich razem, tak? No 400 tam ileś, to jest naprawdę kłopotliwe odnajdywanie tego wszystkiego. A także, tak jak jest w rodowodzie już wpięte, to jest całkiem co innego. Także na razie dziękujemy, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji, a kolegę Maćka odwiedzimy tuż po jego powrocie. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.